i TV. Wasza telewizja internetowa. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry państwu. Spotykamy się dzisiaj w gminie Raciechowice z panem wójtem Wacowem Żarskim. Chcielibyśmy podsumować ostatnie 12 miesięcy w gminie Raciechowice. Może zacznijmy od inwestycji tych mniejszych i tych wielkich. Dzień dobry państwu. Szanowni mieszkańcy gminy Raciechowice. Radością mam dzisiaj okazję wypowiedzieć kilka, przekazać kilka informacji mieszkańcom gminy, które dzieją się w tej gminie, które zadziały się w ostatnim roku, który właśnie dobiega końca. Jesteśmy w bardzo miłym okresie przedświątecznym, przed świętami Bożego Narodzenia, który motywuje do pewnych podsumowań, do pewnych refleksji. Szanowni Państwo, to jest już piąty rok kadencji mojej jako wójta w tej gminie w tym czasie wykonaliśmy całą szeroką gamę działań. Jak Państwo pamiętacie, gmina w początkowym okresie była w trudnej sytuacji. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji dobrej, sytuacji budżetowej, pozwalającej na realizację wszystkich działań tak ustawowych, jak i dużych, prowadzenie dużych inwestycji. I te inwestycje są takim oczkiem w głowie moim jako wójta, a myślę, że oczekiwaniem państwa jako mieszkańców tej gminy. Szanowni Państwo, czynię wszystko, aby pozyskane środki, których udało się w ostatnim okresie pozyskać pokaźną kwotę, aby te środki pozwalały na realizowanie wszystkich niezbędnych działań. I tak potrzebnych, i tak oczekiwanych inwestycji właśnie w tej gminie. W październiku dowiedzieliśmy się o dofinansowaniu z Polskiego Ładu w wysokości 8 milionów złotych. Mógłby Pan, Wójt, nam przybliżyć, na co te środki będą przeznaczone? Szanowni Państwo, to już była przedostatnia edycja w tej kadencji prawdopodobnie w tej kadencji środków z budżetu. Centralnego z budżetu państwa, ale myśmy pozyskali takich środków całą gamę. Tych programów, w których gmina aplikowała było aż 8. I ja pozwolę sobie poszczególne kwoty przypomnieć, naświetlić, jakie to środki gmina pozyskiwała i jakie zadania zostały z nich uruchomione. No więc rozpoczęliśmy od środków przyznanych dla gmin popegeerowskich na prace modernizacyjne związane z przygotowaniem obiektu dla Szkoły Muzycznej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Była to kwota 2 milionów złotych. Te prace są prowadzone. Były to duże środki z, kolejnego, z kolejnej edycji w kocie 9 milionów złotych. No a z wkładem własnym przekraczającym 10 milionów na wodociągowanie, kanalizację w miejscowości Poznachowice Górnych. Górne. Te prace są też mocno zaawansowane w przyszłym roku, w około połowy roku te prace będą dobiegać końca. Także realizujemy te oczekiwania społeczne, które właśnie były mocno artykułowane od samego początku mojej kadencji. Szanowni Państwo, idąc dalej otrzymaliśmy, czy pozyskaliśmy z Polskiego Ładu kwoty około 5-milionowe na prace modernizacyjno-remontowe w budynkach oświatowych. Wyremontowaliśmy 5 szkół w gminie. Wykonali, otrzymaliśmy również około 5 milionów złotych na prace związane z budową przebudową dróg gminnych. Wybudowaliśmy w tych kwotach 6 dróg, a dokładając jeszcze z innych funduszy środki to w tym roku przebudowaliśmy, wyremontowaliśmy 10 dróg gminnych pokaźna bardzo ilość, ilość dróg, która, i drogi, takie na które mieszkańcy oczekiwali od długich miesięcy. Natomiast odpowiadając w końcówce na pytanie pana redaktora, powiem, że ta kwota 8 milionów, 8 milionów złotych pozyskana z Polskiego Ładu, a związana z właśnie z rewitalizacją centrum Raciechowic jest to kwota, która pozwoli nam uruchomić w przyszłym roku bardzo poważne prace. Związane z poprawą estetyki i poprawą funkcjonowania w centrum naszej miejscowości, naszej gminy, a mianowicie będą to, będzie to przebudowa układów komunikacyjnych, będzie to przebudowa układów parkingowych i cała otoczka związana z poprawą estetyki tego centrum, tak abyśmy mogli stać się nowoczesnym. Ośrodkiem, nowoczesną miejscowością, abyśmy mieli się czym po prostu w przyszłości niedalekiej pochwalić. Pan Wójt tutaj nawiązał do przyszłego roku. Ja również chciałem nawiązać do przyszłego roku i zapytać o budżet gminy. Jak się kształtuje budżet gminy na przyszły rok? Ja może wrócę do budżetów i, po, i takiego porównania budżetowego od kilku lat wstecz. Więc jak pamiętamy wszyscy, budżety początku kadencji były to budżety narzucone przez Regionalną Izbę i przez dwa pierwsze lata te budżety gmina, ponieważ nie mogła uchwalać samodzielnie, były to budżety narzucane, były to budżety, które w roku 2020 było to 30 kilka milionów. Budżet bieżącego roku, roku 2023, budżet przekroczył 70 milionów złotych. Tak duże środki udało się dodatkowo pozyskać gminie z różnego typu programów inwestycyjnych i nie tylko inwestycyjnych, bo również programów prospołecznych. Przyszłoroczny budżet będzie na podobnym poziomie. Budżet jest w trakcie, w tej chwili w trakcie dopracowywania i jest przed uchwaleniem, Szanowni Państwo, pozwoli on bezpiecznie realizować. Wszystkie programy i zadania gminy. Może jeszcze na koniec wszystkich inwestycji i tutaj rozmawiania o kwotach, może zakończmy ten temat tym czekiem o wartości 3 milionów złotych w programie budowy mieszkań społecznych. Szanowni Państwo, przystąpiliśmy jako gmina do programu Krajowego Zasobu Nieruchomości. W programie społecznej inicjatywy mieszkaniowej. W ramach tego programu założona powstała taka spółka dziesięciu gmin, w tym okolicach Krakowa, w tym również gminy Kraków, miasta Kraków. Gdzie my, jako Gmina Radziowica, przystąpiliśmy do tego programu, złożyliśmy wniosek do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Otrzymaliśmy właśnie kwotę 3 milionów złotych, za którą tę kwotę wykupiliśmy udziały w założonej spółce mającej na celu budowę mieszkań. U nas w gminie takim palącym problemem i palącą potrzebą było. Wyremontowanie, zmodernizowanie obiektu zaniedbanego od wielu, wielu lat, obiektu tak wolicy w cudzysłowie powiem mieszkańcy, którzy są z gminy Racichowice będą kojarzyć o jakim obiekcie tutaj mówię i przygotowanie tego obiektu dla potrzeb mieszkalnictwa. W tej gminie nigdy nie realizowane były potrzeby mieszkaniowe, społeczne potrzeby mieszkaniowe. Dzisiaj właśnie dzięki tej spółce, którą założyliśmy będzie Rozpoczyna się, rozpocznie się proces właśnie budowy mieszkań mieszkań tanich mieszkań na wynajem się to nazywa po 20 latach spłaty czynszu mieszkaniec który się zdecyduje objąć takie mieszkanie przejmie to mieszkanie na własność właśnie nie samymi inwestycjami gmina Raciechowice żyje także może porozmawiamy o ostatnich 12 miesiącach i o wydarzeniach kulturalnych okolicznościowych i również patriotycznych które wydarzyły się w gminie tutaj w Raciechowicach Szanowni Państwo, no, mamy cały, cały szereg uroczystości kulturalnych, uroczystości patriotycznych, które kultywujemy. Muszę przyznać, że dzięki bardzo dobrej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, oddziałem z Krakowa, przygotowujemy i realizujemy różnego typu uroczystości podkreślające rangę. Tych historycznych wydarzeń, które przed laty się tutaj w gminie zdarzyły. Mianowicie bardzo szeroko i co roku obchodzimy uroczystość, podkreślenie, podkreślenie wagi uroczystości. Walk z najeźdźcą niemieckim, tak zwany most Glichowski, Ten obelisk, który upamiętnia miejsce tych potyczek partyzantów czy walk partyzanckich został odnowiony przed trzema laty, obecnie corocznie dorocznie składamy kwiaty i, i czcimy właśnie to miejsce gdzie Paru y, mieszkańców, paru partyzantów poległo. Mamy również y, miejsca y, historyczne, od choćby y, przed dwoma czy trzema już laty. Y, oznaczkowaliśmy obeliskiem i tablicą miejsce i może miejscowość, czyli miejscowość gruszów. Gdzie zdarzyło się, że rodzina, rodziny ratowały istnienia żydowskie przed zagładą niemiecką, tak zwanych uszanowanie, uhonorowanie sprawiedliwych wśród narodów świata. Taki obelisk powstał w Gruszowie, taki obelisk pod nim dorocznie w to święto marcowe składamy również wiązanki. Instytut Pamięci Narodowej bardzo czynnie również w tym uczestniczy. No i cała gama innych uroczystości historycznych, ale to nie tylko historia, również coś dla ducha, dla rozrywki. Organizujemy, organizujemy różnego typu święta. U nas tradycyjnym świętem jest święto owoców, czyli takie dorzynki owocowe. Rozdzielaliśmy w poprzednich latach dorzynki te rolnicze od dożynek sadowniczych. W tym roku złączyliśmy to w jedną szerszą uroczystość. Możliwe, że utrzymamy taką formułę na przyszłe lata, również, że te dożynki tak rolników, którzy koszą zboże, jak i sadowników, będziemy czcili, obchodzili równocześnie. Cała gama innych małych, mniejszych uroczystości społecznych, patriotycznych, czy patriotycznych, czy społecznych również w gminie jest zorganizowana. No i wielkie wydarzenie w gminie Raciechowice, czyli stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej. Może parę słów pana Wójta. Na, tak. na temat całego tego wydarzenia, tego jubileuszu. Tak, tak. Rok wcześniej yy, obchodziliśmy uroczystość 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kresławicach, a w roku bieżącym obchodziliśmy 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciechowicach, ale również muszę przyznać, że obchodziliśmy 75-lecie yy, istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu. I tutaj na tym Dąbiu bym się może skoncentrował równie mocno jak na Raciechowicach, bo yy, OSP Dąbie, z, z pomocą gminy czy z interwencją, z angażowaniem się gminy pozyskała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy który jest takim oczkiem w głowie i takim podkreśleniem wagi działań naszych druhów strażaków. Oczekiwali i starali się pan druhowie o ten samochód od kilku lat. W ubiegłym roku udało się go pozyskać, w tym roku ten samochód został poświęcony właśnie w to 75-lecie OSP Krzesławice. OSP Raciechowice, jeszcze raz wspomnę o tym stuleciu OSP Raciechowice, też... Uhodorowane zostało miłym akcentem. Ogłosiliśmy i przyznaliśmy już część środków na rozpoczęcie budowy nowej remizy strażackiej w Radziechowicach. Ten proces został rozpoczęty, pieniądze zostały pozyskane. Właśnie między innymi z Polskiego Ładu pozyskaliśmy kwotę 2,5 miliona złotych na rozpoczęcie tej inwestycji. Druchowie się mocno angażują. I sądzę, że w przyszłym roku wbijemy pierwszą łopatę już w terenie, gdzie, kiedy, gdzie mury tej nowej remizy zaczną wznosić się do góry. Dysponujemy działką odpowiednio przygotowaną, dysponujemy już dokumentami częściowo zaawansowanymi. Także oczekujemy na to, aby ta i druchowie oczekują na to, i społeczność oczekuje na to, aby ta remiza, czy po prostu nam nowa w gminie Raciechowice, a konkretnie w miejscowości Raciechowice powstała. Panie Wójcie, teraz może. Coś smutniejszego, smutniejszy temat, a mianowicie gradobicie. Jak wiemy, gmina Raciechowice słynie z sadownictwa. Jak, jak tutaj gmina, jak pan Wójt pomógł ludziom, rolnikom w tym właśnie trudnym momencie? W końcówce sierpnia nawiedziło część gminy Raciechowice właśnie taka nawałnica związana z gradobiciem, Właśnie zwłaszcza w tym rejonie sadowniczym, mocno sadowniczym. Uszkodzone w dużym procencie, właściwie prawie w 100%, zostały zbiory w sadach. No Ci sadownicy właśnie z tych, z tych produktów się utrzymują. Dzięki zaang mocnemu zaangażowaniu pana posła Ziemi Myślińskiej, pana posła Władysława Kurowskiego, udało się zaprosić nam do gminy ministra rolnictwa, pana ministra Roberta Telusa. Pan minister wizytował gminę. Dokonał oględzin tych szkód, pan minister zadeklarował i wprowadził w życie środki pomocowe dla sadowników. Ja, jako Wójt, mogłem zadeklarować umorzenia podatkowe, co też czynimy obecnie. Każdy wniosek rolnika, sadownika poszkodowanego w tym gradubiczu jest rozpatrywany pozytywnie. Komisje, oczywiście weryfikujące zgłoszenia, niezwłocznie przystąpiły do pracy. Te komisje przeprowadziły w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim weryfikację i sporządzenie stosownych protokołów. W związku z powyższym, rolnicy nie zostali nie zostali bez Opieki, bez pomocy. Zostali to wsparcie, którego oczekiwali. Bardzo moim zdaniem, bardzo, bardzo fajny temat. Młodzieżowa Rada Gminy Raciechowice. To już trzecia kadencja. Może o samej inicjatywie. Udało się przeprowadzić odpowiednie procedury, jak i zachęcić młodzież do tego, aby zechciała. Wyłonić ze swojego grona przedstawicieli i reprezentantów, którzy będą ją reprezentować. Rada, Młodzieżowa Rada pracuje, spotyka się. Staram się uczestniczyć w tych sesjach Młodzieżowej Rady. Bardzo sympatyczne wnioski płyną do mnie jako wójta właśnie od młodzieży i cieszę się, że właśnie mogę. Mogę również słyszeć ten głos młodzieży, który tutaj oczekuję takich, a nie innych działań, które staram się na bieżąco realizować. Może teraz jeszcze coś o kulturze w gminie Raciechowice. Szanowni Państwo, w roku ubiegłym, czyli w 2022 powołaliśmy do życia Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Do tej pory taka, taka jednostka nie istniała w tej gminie, a zauważyłem jako wójt, że należy poddać szczególnej trosce i atencji właśnie również działania w sferze kultury. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu działa, działa prężnie, organizuje różnego typu imprezy, uroczystości, wspomaga wójta właśnie w organizowaniu tych uroczystości, o których wcześniej wymieniłem, które wcześniej wymieniłem. Przygotowujemy w tej chwili w ramach inwestycji siedzibę tego Domu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Ta siedziba jest w trakcie prac remontowo-modernizacyjnych. Modernizujemy również piękną, dużą salę widowiskową, która myślę, że stanie się taką wizytówką i chlubą naszej gminy. Mam nadzieję, że już niedługo, że w pierwszych miesiącach roku przyszłego będziemy mogli zaprosić naszych mieszkańców do tego, aby mogli uczestniczyć. W uroczystym otwarciu tegoż obiektu, a szczególnie właśnie tej pięknej sali widowiskowej, która jest w końcówce prac modernizacyjnych. Bardzo dziękuję Panu Wójtowi za rozmowę, państwu za uwagę. Dla miślenicy ITV Arkadiusz Możdźń, pan Wójt Wacław Żarski. Dziękuję bardzo. Myślenice i TV wasza telewizja internetowa.